Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa. Podczas zdarzenia czołowego na ciało ludzkie działają duże siły bezwładności, które nagle przesuwają je ku przodowi. W chwili zderzenia, gdy nadwozie samochodu będzie zwalniać, nasze ciało będzie poruszać się dalej z prędkością sprzed zderzenia. Potem samochód się zatrzyma, a ciało będzie lecieć dalej, aż do spotkania z tablicą rozdzielczą czy kierownicą. Wtedy będzie musiało utracić całą energię na zaledwie kilku centymetrach, co w większości przypadków oznacza gigantyczne przeciążenie i śmierć. Nawet wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte, między nimi a ciałem pasażera występuje pewna luźna przestrzeń, na przykład wytworzona przez grube ubranie lub gdy pasażer siedzi w swobodniejszej pozycji. W takiej sytuacji kierowca lub pasażer podczas zderzenia czołowego uderza z dużą siłą o taśmę u pasa, co może spowodować pęknięcie żeber i wiele groźnych urazów wewnętrznych. Niepożądany efekt uderzenia likwidują napinacze pasów, które służą do skrócenia nadmiaru pasa tak, aby ściśle przylegał on do ciała człowieka. Zdecydowana większość producentów samochodów używa napinaczy pirotechnicznych w zamkach pasów bezpieczeństwa. Dzięki temu napinana jest zarówno część pasa obejmująca klatkę piersiową, jak i ta znajdująca się w okolicach brzucha, zabezpieczając pasażera przed wślizgnięciem się pod pas bezpieczeństwa. Siłę do skrócenia pasa uzyskuje się poprzez ładunek pirotechniczny. Napinacz pirotechniczny w zamku pasów bezpieczeństwa składa się z następujących części. Z zamka pasa, rurki stabilizującej, w której porusza się tłok połączony linką stalową zamkiem. Ładunku pirotechnicznego z zapalnikiem elektrycznym. W razie zdarzenia drogowego następuje aktywacja ładunku pirotechnicznego w taki sam sposób jak w przypadku poduszki powietrznej. Na materiał wybuchowy stosuje się zwykle substancje na bazie nitrocelulozy. Powstałe w wyniku spalania ciśnienie gazów powoduje przemieszczenie się tłoka w rurce stabilizującej. Zamek w wyniku eksplozji cofa się zazwyczaj o około od 5 do 8 cm, co skutkuje dwukrotnym skróceniem pasa bezpieczeństwa, czyli odpowiednio o około od 10 do 16 cm. Całkowity czas potrzebny na realizację tego zadania wynosi około od 15 do 20 milisekund. Mówiąc o pirotechnicznym napinaczu pasów, należy zaapelować do wszystkich o zapinanie pasów bezpieczeństwa. Przy niskich prędkościach poduszki mogą nie działać. Wyreguluj przed jazdą pasy bezpieczeństwa z dbałości o swoje życie i naszych bliskich. Na drodze nie jesteśmy sami i choćbyśmy byli mistrzami kierownicy, to nie mamy wpływu na zachowanie pozostałych użytkowników dróg. Zwracajmy uwagę na to, czy nasi pasażerowie mają zapięte pasy. Osoba siedząca za nami może stanowić dla nas samych śmiertelne zagrożenie w chwili zdarzenia.
proszę zwrócić uwagę, co zrobiło się z napinaczem. Zwrócić uwagę, jak napinacz się ścisnął. Jednocześnie co to spowodowało? To spowodowało to, że podłożona tutaj ta warstwa, która się ugina, została przyciśnięta. Zobaczcie, tak zadziałał napinacz pasów. I on jest w wersji montowanej przy siedzeniu. Proszę mieć na uwadze, że inne wersje samochodów posiadają napinacze pasów na rolce, tu, z boku samochodu. Jeżeli ktoś by kiedykolwiek chciał kupić napinacz pasów, jeżeli zaobserwuje, że tak został ściśnięty, na 100% co napinacz pasów jest już po wystrzale. Po wystrzale. Co z tym można teraz zrobić? Wyrzucić. Do niczego się nie nadaje. Któryś z uczniów mi to kiedyś mówił, bodajże ten, że niekiedy wyskoczy języczek ze znakiem, uwaga, niebezpieczeństwo, to jest już po wystrzeleniu tego napinacza. Tego się nie naprawia. Bo to, co my w tej chwili mówimy, mówimy o bezpieczeństwie biernym, nieczynnym. Bezpieczeństwo bierne. Są kombinatorzy, którzy to naprawiają, ale to jest zabronione.